Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii świętego Mateusza. Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla Mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Dzisiaj, w święto świętego Benedykta, opata i patrona Europy, słyszymy w Ewangelii słowa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Słowa te w szczególny sposób wypełnił ojciec zachodniego monastycyzmu, święty Benedykt. Co oznacza opuścić wszystko dla Jezusa? Czy tylko mnisi i osoby szczególnie poświęcone Bogu mogą tak o sobie powiedzieć? Słowa uczniów dotyczą każdego ochrzczonego. Chodzi o postawę serca, które nie stawia nic i nikogo nad Jezusa. Człowiek, który opuścił wszystko dla Jezusa, jest tym, który ukochał Boga i tą miłością szczególną, jedyną, darzy tylko Niego, jako swojego Mistrza i Pana. Prośmy zatem dzisiaj, aby nasze serca były na wzór serca Jezusowego. Takie serce miał święty Benedykt z Nursi. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.